reprezentuje, i to już od zawsze można powiedzieć, ten nurt, który się nazywa realizm fantastyczny, a raz to jest jedno i to samo, co surrealizm, prawda? Tutaj to nie jest jakaś ilustracja czegoś, prawda? To jest, ja mogę to określić jako swego rodzaju dar, który idee pojawiają się, prawda? Pojawiają się z jakiegoś powodu, dzięki czemuś. Trudno jest mi określić dzięki czemu, prawda? Ale jest po prostu ta chęć malowania, ta chęć przekazania jakiegoś świata, który pojawia się nagle w wyobraźni człowieka. I uważam, że to jest najcenniejsza rzecz. Podobnie się dzieje z odkryciami wielkich naukowców, dlatego tak mi są bliscy, prawda? Że jest jakaś wewnętrzna siła, nie wiadomo jaka, prawda? Może to jest ten talent, może chęć przekazania czegoś, czego my sami nie rozumiemy. Ja zresztą wolę nie rozumieć to co przekazuję, prawda? Bo obraz surrealistyczny czy tego realizmu fantastycznego nie może być katalogiem symboli. To po prostu są symbole bardzo osobiste, które są jak gdyby taką rozmową z widzem i on nie musi dokładnie wiedzieć, czy jakimś gestem, czy nawet śpiewem jakimś takim niezrozumiałym. To jest po prostu jakiś przekaz, prawda? I osoba, która to ogląda, ma prawo, może, powinna sobie odebrać to na swój sposób. Także tytuł, ja staram się zrobić tytuł jak najbliższy mojemu myśleniu, ale nie znaczy, że on musi iść tą drogą. One są wszystkie bardzo osobiste, wie pani, do tego stopnia, że mogę na przykład w każdej chwili wziąć obraz, który ma 50 lat i go malować, jakby to był dalszy ciąg. To czy ja go doszlifuję dzisiaj, czy jutro, to nie ma znaczenia, bo on to wszystko we mnie żyje nieustannie. To jest właśnie może typowe, bo musimy wiedzieć, że nawet Salvador Dali miał trudności w tworzeniu, prawda? Ja nie mam tych trudności. To jest właśnie chyba niesamowity dar, że mam dziesiątki, nawet można powiedzieć setki szkiców, które jak gdyby czekają na zrealizowanie. No i też nie wiem, który nagle, wie pani, zacznie się domagać, żeby go zrealizować. No to jest taka tajemnica, prawda? Dlaczego ja na przykład odsunąłem się absolutnie od sztuki konceptualnej, wcześniej nawet od abstrakcyjnej, a szczególnie od konceptualnej? Bo Leonardo da Vinci powiedział, że sztuka rodzi się w głowie, prawda? I teorie rodzą się w głowie. Z tego następnie powstaje dzieło, które jest śladem dużo bardziej szlachetnym niż ta teoria i ten pomysł, prawda? Co chciał przez to powiedzieć? Bo przecież my, patrząc na obrazy konceptualne, możemy powiedzieć, no ja, mnie to odpowiada, ta biała przestrzeń, mogę ją nasycić moimi tam ideami i tak dalej. A gdzie ten ślad? Gdzie jest ten ślad twórczy, prawda? Leonardo da Vinci mógł to powiedzieć, ponieważ jako młody, 20-letni taki uczeń w atelier Verrocchia we Włoszech, tamten mu powiedział, bo byli różni tam uczniowie, którzy byli wyspecjalizowani w malowaniu drzew. Akurat on, Leonardo da Vinci, był wyspecjalizowany w malowaniu twarzy. No i wtedy malowano techniką tempery, chociaż to już były oleje, prawda? Tempera polegała na tym, że się malowało takimi kreseczkami, no i siłą rzeczy, wie pani, ta twarz, czy też przedmioty, które były obłe, nie było tam tego łagodnego przejścia. No i Leonardo da Vinci przyszedł, popatrzył na to i palcem rozmazał farbę. I od tej pory zaczęło się właśnie, wie pani, to malarstwo, które ma ten wygląd, można powiedzieć, bardzo realistyczny, prawie fotograficzny. No więc jemu chodziło o to, wie pani, to jest swego rodzaju cud, ten ślad. Sztuka konceptualna nie ma tego śladu, czyli pozbywa się tego cudu, który dla mnie jest może tą rzeczą najważniejszą w twórczości, ten ślad osobisty artysty. Ostatnio zapytał mi się dziennikarz, a jakby pan chciał, żeby pana obrazy były, czy rzeźby odbierane? No i właśnie mówię mu, że chciałbym, żeby to moje obrazy i rzeźby były odbierane, jak ja odebrałem, będąc w Rzymie i patrząc na rzeźbę Berniniego, porwanie Proserpiny, i był tłum ludzi wokół tej rzeźby. Ta rzeźba jest wykonana z niezwykłym kunsztem, prawda? No i był tłum ludzi wokół tego, w ciszy oczywiście ludzie. I po jakimś czasie nagle ten tłum ożywił się. To znaczy ludzie zaczęli mówić. Ktoś zaczął do mnie mówić coś w jakimś języku, którego nie znam. Wie pani, emocja była tak wielka, znaczy emocja powodowana przez sztukę nosi nazwę syndrom Stendhala, bo on pierwszy opisał to zachowanie. No i ci ludzie, nie mogąc już jak gdyby utrzymać tej emocji, zaczęli się dzielić, prawda, z tym. No i ja bym chciał, żeby ludzie, którzy oglądają moje obrazy, obojętnie jaką oni odczuwają emocje, żeby poczuli w pewnym momencie jakąś ochotę podzielenia się. Goethe powiedział, tego, czego nie narysowałem, nie widziałem. I tak jest, proszę mi wierzyć, że tak jest, że to, co my możemy narysować, zanotować poprzez ten skomplikowany zmysł przekazu, prawda, w mózgu, no to widzimy, prawda. No i dlatego ci wielcy nie dają dzieciom tych telefonów. W Galerii Sztuki w Częstochowie gościmy Wojciecha Siudmaka z wystawą Omnis. Omnis, czyli wszystko. Wszystko o Wojciechu Siudmaku, jego malarstwo, rysunek i rzeźbę, którą tworzył na przestrzeni wielu lat. Trudno to nazywać retrospektywą, bo gdybyśmy chcieli pokazać Wojciecha Siudmaka retrospektywnie, musielibyśmy mieć 3 takie duże galerie. Pokazujemy 60 jego prac dla nas, dla częstochowian, i dla osób, które przychodzą na wystawę, to pewnie wielkie święto, nie tylko święto obcowania z jego sztuką fantastyczną, ale również obcowania z nim jako człowiekiem. Wyjątkowy jest, ponieważ przekracza granice wyobraźni i to wspomina na każdym kroku. Mówił o nim George Lucas, mówił Federico Fellini, sam Denis Villeneuve, reżyser ekranizacji Dune, która zdobyła 6 Oscarów, napisał tekst do katalogu Wojciecha Siudmaka, są przyjaciółmi. Wojciech Siudmak inspiruje, otwiera oczy widza, otwiera duszę, abyśmy mogli przekraczać własne progi myślenia, jakieś zahamowania. Przede wszystkim on maluje własne wizje i sny, wykorzystując oczywiście swój warsztat i kunszt i opowiada o tych światach. Te postaci mogłyby żyć w innych światach równie dobrze, jak i my tu na ziemi. I on łączy to, co podniebne, z tym, co spotykamy na co dzień. Literatura science fiction jest mu bliska, na tym się inspirował. Wyjechał z Polski w latach 60., ale moje pokolenie poznało Wojciecha Siudmaka jako tego, który projektował okładki do fantastyki. Kiedy Polska jeszcze była szara, te kolorowe okładki wprowadzały nam barwy całego świata i wszechświata. I dlatego są tak nam bliskie i jego twórczość również.